Co się stanie z nami Polakami? Jaka będzie nasza przyszłość? Jaki będzie miało wpływ na rynek nieruchomości procesowanie Wielkiej Brytanii w kierunku państwa zwyczajnie degenerującego się? Jaki będzie miało wpływ na polski rynek nieruchomości to, co się dzieje w Polsce w danym momencie i to, co się dzieje za naszą granicą? Czy ta totalna depopulacja będzie oznaczała jednak to, co się dzieje we Włoszech, to, co się dzieje w Hiszpanii, że no, nieruchomości zwyczajnie będą te 10 razy taniej, nawet nominalnie. Jak długo może istnieć taki stan, że w Polsce ludzie przechodzą na emeryturę w wieku 55 lat? A w Wielkiej Brytanii, która właściwie jest bogata, która znacznie jest dalej bogata, Anglii, w której dalej płaca minimalna wynosi prawie 3 razy więcej, w zależności od tego, jaki jest kurs funta, bo o tym nikt nie mówi, ale w danym momencie, gdy funt brytyjski jest troszeczkę droższy, to płaca minimalna w Wielkiej Brytanii na rękę taka, prawda, potrafi wynosić nawet 3 razy więcej aniżeli w Polsce, a wiemy, że bardzo często w Wielkiej Brytanii, żeby dostać tą płacę minimalną, to w tej pracy w Wielkiej Brytanii można pracować znacznie lżej aniżeli na płacę minimalną w Polsce, tak? Więc właściwie bardzo często jest tak, że ta płaca minimalna nie dość, że jest wyższa 3 razy w zależności od kursu, prawda, bo teraz ten kurs znowu spada funta. No ale wiemy, że ta płaca minimalna dalej w Wielkiej Brytanii jest prawie 3 razy większa. No w zależności jak liczymy, bo jeżeli liczymy, dobrze, o tym potem, prawda? Czy w ogóle Polska to będzie tylko kraj starych, głupich dziadów, na których będą głosowali tylko ludzie, którzy, przepraszam, pracowali ludzie, którzy muszą tu zostać lub którzy akurat mają jakieś majątki, im się opłaca, a cała reszta będzie stąd wyjeżdżać i na pewno nie będą wracać, a tylko i wyłącznie utrzymywaniem tego stanu będzie taki proces ściągania ultra, ultra tanich pracowników z Bangladeszu, Indii i Filipin. Tu powstaje wielkie pytanie, bo w rzeczywistości Polska wcale nie jest w żadnej dobrej sytuacji w danym momencie, tylko w tragicznej sytuacji. Jak Polska, która w danym momencie też trzeba zrozumieć, że Polacy muszą płacić na emerytury milionom ludzi, którzy przechodzą w wieku 60 lat na emeryturę, 55, 50 lat, prawda? I ci ludzie przez następne 30, 40 lat nie będą nic robić, tylko dostawać pieniądze. A na te ich emerytury w wieku 50 lat, prawda? Będziesz musieć pracować ty i twoja rodzina, i twoje dzieci, i twoja żona, prawda? A ty i tak dostaniesz emeryturę w wieku 68 w przyszłości lub też w wieku 70 lat. No, przecież to jest oczywiste. To, że ktoś dzisiaj dostaje w wieku 50 lat, czy 55, czy 60 lat, no zapewne to nie będzie trwało długo, prawda? Więc ludzie, którzy mają 30 lat, 25, 35, jest to oczywiste, że oni prawdopodobnie będą mieli wiek emerytalny taki jak na przykład no w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, bo jak wiemy, w danym momencie wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii został ustalony na 68. Znaczna część ludzi jeszcze przychodzi w wieku 66, tak? Czyli tam kobiety przechodzą 6 lat dłużej, później, ale lżej pracują, krócej pracują, no ale właściwie emeryturę pobierają tak samo, ale Polki pobierają emeryturę dłużej, prawda? Więc jest pytanie, czy ten stan w Polsce jest do utrzymania i no, jak może tak być, że w bogatej Wielkiej Brytanii, gdzie płaca minimalna na rękę potrafi wynieść w zależności od kursu funta 3 razy więcej. Jak kurs funta jest słabszy, no to wychodzi 2,5 raza więcej na rękę, prawda? A ceny już są właściwie takie same w Wielkiej Brytanii. No na pewno zaraz będą prawie takie same mniej więcej, bo no, żywnościową inflację mają wyższą, a my mamy inflację żywnościową troszeczkę niższą, ale oni tą średnią inflację mają niższą, prawda? Więc finalnie u nas wszystko drożeje, tylko że u nas ta waluta się mocniej zawala. Znaczy oni też mają problem. No ale to nie jest film o Wielkiej Brytanii, w ogóle to jest film o Polsce.
No i na to wszystko się nakłada na to, że rzesze młodych ludzi, rzesze młodych rodzin, zamiast pracować na siebie, na swoje domy, na swoje gospodarstwa, na swoje dzieci, będą musiały pracować dalej na 50-letnich emerytów, 55-letnich emerytów, 60-letnie emerytki, które przepracowały 5 lat, 10 lat, i one będą dostawać tą emeryturę, wiecie, i ona będzie na przykład taka jedna z drugą pobierała tą emeryturę do 90 roku życia, czy 80 roku życia, i tak dalej, i tak dalej. Czy jest to w ogóle do utrzymania? Może jakimś cudem staniemy się bogaci, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może to będzie jakimś cudem do utrzymania, ale ja w danym momencie tego w ogóle nie widzę, bo mamy jeszcze większy problem niż te emerytury w wieku 50 lat, co jest ogólnie kuriozum, tak? Mamy taki problem, który sami sobie właściwie na tą głowę wzięliśmy, bo przede wszystkim my jesteśmy krajem, Polska jest krajem małolicznym, 37 milionów, znaczy się dużo licznym, ale malejącym, prawda? 37 milionów, wcale nie jesteśmy tak licznym, biorąc pod uwagę na przykład, że na przykład Włochy to chyba 60 milionów, czy tam nawet więcej, Francja to tam też 60 czy ileś, prawda? Niemcy to tam 80 czy tam prawie już 90. Jest to bardzo dużo. Wielka Brytania to 70 prawie milionów, tam 66, prawda? No, a my to tylko 37. Jesteśmy dużym, dużo licznym krajem, ale nie tak jak Niemcy, Francja, Włochy czy Wielka Brytania, tak? Nawet Hiszpania jest znacznie liczniejszym krajem, który jest też znacznie większy niż Polska. I nie muszą używać gazu. Ale powstaje następny problem, tak? Polska, ten kraj w tej centralnej, północnej Europie, bo jesteśmy albo północną Europą, albo centralną, prawda? Można tak nas zaliczyć. Albo do północnej, albo do centralnej. I powstaje pytanie, Polska w danym momencie wzięła sobie na utrzymanie Ukrainę. Znaczy, tam są jakieś głosy premiera, ale ja tam mu nie wierzę w ogóle. Polska sobie wzięła na. Jakie stosunki gospodarcze ma i polityczne teraz Polska? Przede wszystkim ma stosunki gospodarcze z Ukrainą. Jest to kraj upadły, oligarchiczny, skorumpowany i tak dalej. Ale pamiętajmy o tym, że Ukraina jest dwa razy większym krajem od nas, tak? Właściwie jedna część Ukrainy, bo tutaj mamy na przykład mapę, prawda? I proszę zrozumieć, że Ukraina jest dwa razy większym krajem od nas. Tu mamy mapę, prawda? I na tej mapie widać, jak wielkim krajem jest Ukraina, tak? Przede wszystkim wzięliśmy sobie na utrzymanie bogaty kraj, który się okazał strasznie mściwy. Znaczy, okazał, to było oczywiste, bo tak zawsze, bo tak jest zapisane w starożytnych księgach. No i że tak ludzie się zachowują, bo generalnie trzeba zrozumieć, że jak ludziom pomożesz, prawda, dasz im wszystko, wyprujesz siebie, no to bardzo często znaczna część z nich, tym bardziej jeżeli są niewykształceni i są głupi, prawda, to po prostu potem będziesz mieć z nimi problemy. No taka jest prawda, no tak się ludzie zachowują, niewykształceni, niewdzięczni, no a państwo ukraińskie i oligarchowie są niewdzięcznikami, prawda? I proszę zobaczyć, to jest Polska, szanowni, to jest Polska, szanowni państwo, to jest Polska. To jest Polska. No a tu jest Ukraina. Tu jest Ukraina, prawda? I ta wielka Ukraina, szanowni państwo, i ta wielka Ukraina jest prawie dwa razy większa niż Polska. Teraz ją przebije na pół, tak? I tutaj to zamazane pole jest wielkości Polski. Rozumiemy to? Jest wielkości Polski. Tak wielka jest Ukraina, że druga połowa też jest wielkości Polski. Na drugiej połowie, oczywiście, tutaj są te działania i tak dalej, tak? Ale na tej tam się nic nie dzieje. Tam nie ma już żadna. Była tam Bucza i to wszystko, no ale tego już nie ma, tak? No i o to chodzi, że Ukraińcy domagają się i wyzywają właściwie Polaków od ruskich onuc, Polaków dobrodziejów swoich, to proszę zobaczyć, jak mściwy to jest państwo, jak mściwe to jest państwo, które chce nas po prostu, chce, żebyśmy się dla niego zniszczyli. No, po prostu są strasznie mściwi i zachłanni, i właściwie obrzydliwi w swoich działaniach, no mówmy wprost, tak? No jak ludzie na arenie międzynarodowej teraz patrzą na państwo ukraińskie, która pluje na Polskę,
Bo tacy Brytyjczycy, jak widzą, że taki wielki kraj, dwa razy większy od Polski i pięć razy większy od Wielkiej Brytanii, pluje na Polaków, no to taki Brytyjczyk sobie myśli: o, wy niewdzięczniki, Polacy wam tyle pomogli, zresztą Brytyjczycy też, a wy plujecie na Polaków? To jak wy plujecie na Polaków, to jak będziecie pluć na nas? No tak sobie ludzie myślą, tak? Przecież Ukraina stała się pośmieliskiem. Ukraina stała się pośmieliskiem, niewdzięcznikiem i teraz każdy na Ukrainę będzie pluł, bo widzą, jak jest to niewdzięczne państwo. Zresztą tak to działa w polityce międzynarodowej, tak? To jest wina polskiego rządu Morawieckiego, Kaczyńskiego i Dudy, że się dali w coś takiego wtoczyć, nie? Ja nic nie mam do Ukraińców jako narodu, ja nie chcę, że tutaj mówię wprost, prawda, bo to chodzi o państwo ukraińskie i to, co robi Zełenski, jak się ośmiesza na arenie międzynarodowej, jak ośmiesza naród ukraiński, który dzielnie walczy, i wszyscy bohaterzy tam, bo to po prostu są bohaterzy, oni chronią tam, walczą o swój kraj i tak dalej, o swoją niepodległość, tak jak Polacy walczyli 300 lat, to są bohaterzy, prawda? To są bohaterzy, nie, szanowni państwo, zbrodniarze z UPA z lat 3945, tak, czy tam 44, tam. To są bohaterzy, prawda? No i my mamy takie państwo, żeśmy sobie wzięli takie mściwe państwo na utrzymanie, dwa razy większe od Polski. No ale to wszystko, co się dzieje, to tam jest bardzo daleko, tak? No i mamy takie stosunki gospodarcze z nimi, że oni chcą, żebyśmy zniszczyli sobie swoje państwo dla państwa ukraińskiego, chcą, żebyśmy swój naród zniszczyli dla narodu ukraińskiego, swój biznes dla ukraińskich oligarchów. No po prostu są takie pajace, że tego się, no takie pajace, że po prostu ludzie to na międzynarodowej arenie widzą. No po prostu do takich niewdzięczników głupich, to po prostu każdy będzie na nich teraz wbijał, tak? Są głupi po prostu. No druga rzecz, pozostawiamy Ukrainę. To są nasze stosunki gospodarcze i takie jarzmo żeśmy sobie wzięli. Duda, Kaczyński i Morawiecki wziął sobie, tak? Bo jedna rzecz jest pomagać, a druga zarzynać siebie dla kogoś, tak? Zarżniesz siebie, to potem nie dasz swoim dzieciom, tak? Przecież nie zabierzesz swoim dzieciom i nie dasz cudzym. To co z tego, że oni mają oprocentowanie 22%? My mieliśmy też 22% 20 lat temu. Co mnie to obchodzi? Czy Ukraińców zastanawiało to, że my mieliśmy 22% oprocentowanie 20 lat temu? Czy nam Ukraińcy wtedy dawali jakieś pieniądze? Pamiętajmy, Ukraina to bogaty kraj z elektrowniami atomowymi, z wielkimi połaciami z ziemi, wszystkiego. To jest bogaty kraj, niech sobie to sprzedadzą i tyle. I my możemy im sprzedawać, tak? I to jest nasz problem. Ukraina jest naszym problemem. Drugim, szanowni państwo, bliskim politycznie według polskiego rządu jest Wielka Brytania, tak? Wielka Brytania. Gospodarka upadająca, mająca sama problemy, prawda? Birmingham zbankrutowało, ogłosiło bankructwo, prawda? Upadająca waluta. Kraj, który wyszedł z Unii Europejskiej. Kraj, który ma naprawdę wielkie problemy. Wielkie, tak? No i czyli mamy tak. Jeden kraj, Ukraina, no tragiczne problemy, prawda? Problemy z Rosją. No i drugi kraj, z którym mamy takie polityczne, znaczy Prawo i Sprawiedliwość ma, prawda? Tak? Wielka Brytania, która wyszła z Unii Europejskiej i będzie szukała zawsze frajera, żeby tu ten... Prawda? Tak jak zawsze to robili, nie? No. I o to chodzi, że Wielka Brytania sama ma problemy. Strasznie, oni mają wielkie problemy. I o to chodzi, że na tym, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, tak? Na tym, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, tak? Będą chciały zarobić. Przecież Brytyjczykom nikt nic nie da. Wielka Brytania będzie ciśnięta przez takie kraje jak Włochy, prawda? Jak Francja, tak? Jak Hiszpania. Będzie tak mocno ciśnięta, żeby oni mogli jak najwięcej ugrać. No bo wyszli z Unii Europejskiej i to nie jest tak, że Wielka Brytania jak będzie chciała wejść do
Unii Europejskiej, to tam Francuzi, Hiszpanie zaraz tu tam welcome i tak dalej. Nie. Każdy kraj będzie chciał czegoś od Wielkiej Brytanii, bo ten kraj wyszedł z Unii Europejskiej i zniszczył wiele biznesów, wiele konekcji, w ogóle ludzkich żyć i tak dalej. Wielka Brytania bardzo napsuła. Tak? I nikt Wielkiej Brytanii nie pozwoli wejść do Unii Europejskiej. Żadna Holandia, żadna Belgia, żadna Francja, żadna Hiszpania, żadne Włochy. To są wielkie, gigantyczne gospodarki. Żadna Dania. To są wielkie, gigantyczne gospodarki, które nic nie dadzą Brytyjczykom. Nic nie dadzą i nie pozwolą sobie zabrać. Jak Wielka Brytania za 10-15 lat, jak to wszystko opadnie, jak kurz opadnie, będzie chciała wejść do Unii Europejskiej. Tak więc my mamy taki problem, no że obecna władza to ona tam ma te stosunki z Wielką Brytanią takie mocniejsze, prawda? Czyli możemy być wykorzystywani przez Wielką Brytanię, żeby Wielka Brytania chciała sobie ugrać coś, prawda? A głupi nasi politycy to zawsze wszystko za darmo oddadzą, tak? Czyli Polska będzie wyrzynana. Holendrzy, Belgowie, Francuzi, tam Hiszpanie nic tam za darmo nikomu nie dają. Tak? No i mamy tą Ukrainę. No. Czyli mamy dwa kraje, które po prostu zwyczajnie mają wielkie problemy. No i co one by chciały? Żeby im w tych problemach pomóc. Ale my jesteśmy biednym krajem, depopulacyjnym, prawda, biednym. Tragedia jest w Polsce, w którym się zarabia 3 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii minimalnie, tak? Tak? Druga sprawa jest Berlin i Bruksela, która nawet, wiecie, zablokowała nam pieniądze. Inne kraje dostały pieniądze, my nie dostaliśmy. I nie dostaliśmy i nie dostaniemy, bo mamy ich nie dostać. Gdybyśmy mieli je dosta nie dostać z innego problemu, to też z innego powodu też byśmy ich nie dostali. Znaczy się, byśmy ich nie zaciągnęli jako kredyt, bo to był kredyt i granty, a inne kraje dostały. Tak? Inne, te Włochy i tak dalej, te pieniądze dostały. Mówi się, że o, że tutaj przez takie i takie już. A we Włoszech, wiecie, że we Włoszech w danym momencie chcą wkładać do więzień ludzi, którzy produkują sobie dzieci w surogatkach? Nawet, czyli wszyscy ci, którzy sobie wyprodukowali dzieci, ci wszyscy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będą mogli pójść do więzienia albo zapłacić 1 milion euro kary. No i Włosi dostali pieniądze, prawda? A nam się tutaj tam wcina, że ten. To wszystko widzicie, tak? To wszystko takie magakiki, tak? No i o co w tym wszystkim chodzi, tak? Czyli mamy takie, no tą problemową Wielką Brytanię, no tam już nawet nie powiem problemową Ukrainę, no i Brukselę, która po prostu by nas niszczyła na każdym punkcie, prawda? Taka jest prawda. No i Moskwę, no. No i Moskwę, no. Czyli jesteśmy, nie dość, że jesteśmy w kleszczach politycznych, Brukseli i Moskwy, czyli Brukseli czytaj Berlina, czyli w odwiecznym bismarkowskiej geopolityce. No my dzisiaj jesteśmy miażdżeni przez moskiewsko-berlińskie ręce. Brukselskie, no taka jest prawda. No taka jest prawda, szanowni. Jesteśmy dzisiaj miażdżeni przez brukselsko-moskiewskie, czytaj berlińskie, czytaj geopolityka bismarkowska i odwieczna Niemiec, tak? No a w tym wszystkim mamy na głowie takich Brytyjczyków, niedorajdy, które wyszły z Unii Europejskiej i teraz udają, że to sytuacja w Wielkiej Brytanii to tak nie do końca, że wyszli z Unii Europejskiej, będą chcieli wejść znowu za 15 lat do Unii Europejskiej. No i wielką, gigantyczną, bogatą Ukrainę, wielką, bogatą, gigantyczną Ukrainę, której oligarchowie wolą wysłać na śmierć następne 100 tysięcy Ukraińców, niż w rzeczywistości płacić za to, co powinni płacić, nie? Mając wielki, bogaty kraj biednych ludzi, tak? Bo to przecież nie chodzi o Ukraińców, przecież nikt z Ukraińcami w Polsce nie ma problemu, tak? Ja to mówię wprost, jeżeli chodzi o Ukraińców. Więc musimy to zrozumieć, tak? Że Polska ma po pierwsze taki problem,
A, że mamy problem taki, że w Polsce rządzi partia starych dziadów. Starych dziadów, partia starych dziadów, którzy chcą emerytury w wieku 50 lat i chcą, żebym ja, ty i ty i ty i ty i ty pracowali na nich przez następne 40 lat, tak? A nam i tak emeryturę podwyższą w wieku do 68 roku życia, tak? Z takiego punktu widzenia, wiecie, ja nie czekam na emerytury, ja tam będę pracował prawdopodobnie do końca życia, no bo ja przecież muszę coś robić. Bo ja przecież, ja bym nie umiał, nie wiem, co będę robił. Pisał wiersze, prawda? No to też w sumie praca, tak? No jak będą się sprzedawać. No, no ale o to chodzi, szanowni państwo. Przede wszystkim, rządzi u nas partia, no mówię starych dziadów, no bo mówię starych dziadów, bo dziad to taki człowiek, który chce twoje pieniądze, to taki dziad. Nie mówię ludzi starszych, prawda, którzy chcą dobra swojego. Nie, polskie społeczeństwo dzisiaj jest w depopulacji. Te partie dwie wyrzuciły z Polski miliony Polaków. To są. W Polsce od 16 lat rządzi Tusk albo Kaczyński i oni z Polski wyrzucili kilka milionów Polaków i wprowadzili Polskę w totalnie stan depopulacji, gdzie wynajęcie mieszkania w mieście kosztuje dzisiaj, normalnego mieszkania w mieście kosztuje 130% płacy minimalnej czy 150% płacy minimalnej na rękę, co jest nie do utrzymania. Nie do utrzymania. No bo dlaczego? Bo trzeba płacić podatki na 13, 14 emerytury i emerytury w wieku 50 lat, 55 i 60, a za granicą te emerytury są w wieku 66 lat, 67 i zaraz 68. Dlatego jeszcze opłaca się w tych krajach pracować, bo ludzie chcą pracować, tak? A my niszczymy sobie dzieci, niszczymy sobie ludzi pracujących, niszczymy sobie przedsiębiorców, ludzi, którzy działają, prawda? Na rzecz, no głupich starych dziadów, które chcą dostawać pieniądze za darmo. A ty i tak tych pieniędzy w przyszłości nie dostaniesz, tak? No bo przecież to, jeżeli inne kraje zrobiły tak, no to się po prostu to nie jest do utrzymania. No a na dodatek, na dodatek, naszymi największymi fuflami mentalnie chociaż. Jeszcze tydzień temu, bo idą wybory, no ale po wyborach, jeszcze tydzień temu to są Ukraińcy, prawda? Państwo ukraińskie, które chce, żebyśmy zniszczyli państwo polskie dla ukraińskiego państwa, naród polski dla narodu ukraińskiego i polskich rolników i przedsiębiorców dla ukraińskich oligarchów. No to są jaja. No i mamy Brytyjczyków, którzy będą szukali frajera, który ma ich z powrotem wprowadzić do Unii Europejskiej pod takim kątem, żeby nie musieli za dużo za to wszystko płacić. A Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, wszyscy i Włosi będą cisnąć tak Wielką Brytanię, no bo oni na. Biedniejąca, mniejsza siła Wielkiej Brytanii oznacza bogatszą Hiszpanię, Włochy i Francję. I tyle, przecież to jest oczywiste. No przecież żaden Włoch, dlaczego Włoch ma coś dawać Brytyjczykowi? Przecież Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, bo mówiła, że musi płacić na Włochów. No to teraz każdy Włoch im pokaże wafankulą. No ale Polacy tego jeszcze nie wiedzą, nie? No i szanowni państwo, efektem tego wszystkiego, tak? Jest zapadająca się złotówka, gigantyczna inflacja. Mamy prawie najsłabszą walutę w Europie. Mamy największą prawie inflację w Europie. Mamy prawie najwyżej oprocentowane kredyty w Europie. Tak? Mamy prawie największą depopulację w Europie. Nie rodzą się dzieci. Powinny nieruchomości zaraz zawalić się o 50% w Polsce bez żadnego problemu. Tak. Płaca minimalna dalej w Polsce jest 3 razy niższa przy dobrym kursie funta niżeli w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii w hipermarketach płaci się 2 razy więcej na rękę, ale ceny już są takie same, a nawet niższe za pół roku czy za rok to na pewno będą niższe wszystkie prawie. Bo z tym akceleratorem inflacyjnym, który mamy w danym momencie, no to zapomnijmy. Procent składany robi swoje. No i gdzie to widać najwyraźniej? Dla mnie w ogóle, szanowni państwo, życie w Polsce w danym momencie to jest jakieś magakiki dla człowieka, który, wiecie, jeździł po świecie, wie jak świat wygląda.
zna języki i się może nauczyć raz, dwa, trzy, tam jakiego chce. Hiszpańskiego się łatwo nauczyć, czy włoskiego, czy tam coś, prawda? Łatwe języki, tak? To nie jest chiński. Niemieckiego trudno, belgijskiego tego, Dutch trudno, holenderskiego, flamandzkiego. To są trudne języki, prawda, ale hiszpański i włoski to dla Polaka to jest easy peasy, lemon squeezy, to jest bardzo łatwy język. Świat, w którym dodatkowo nakłada się na Polaków, szanowni państwo, problem ogrzewania. No bo ogrzanie teraz domu w Polsce to jest 2000 zł miesięcznie w zimę. Drewna nie ma drogie, węgla nie ma drogi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Gaz drogi. Nie będzie tego, nie będzie elektrowni atomowych, nie mamy, to wszystko jest kłamstwo, nawet Ukraińcy mają elektrownie atomowe. To nie jest kraj do utrzymania w takim stanie, jaki mamy, z takimi darmozjadami, jakich mamy. Z takim państwem darmozjadów jak Ukraińcy, prawda? Jak państwo Ukrainy. Ja mówię, ja nie mam problemu z Ukraińcami, ja uważam, że to są bohaterzy, oni tam walczą. Nie wiem, czy jeszcze słusznie walczą, nie wiem, czy to dalej jest sens, prawda? Po prostu to będzie zamrożony konflikt, jak w jakimś Karabachu, czy tam gdzieś tam. Taka jest prawda, jak było od 8 lat i tyle, tak? Bo oni się tam w ogóle nie posuwają. To ja nie wiem, czy jest sens tam w ogóle, nie wiem, paznokcie oddawać dalej, tak? Ja nie wiem tego. Wiem jedno, że, szanowni państwo, oligarchowie szybciej oddadzą się pod Moskwę, niż zaczną, szanowni państwo, płacić w rzeczywistości za to, za co powinni płacić, tak? I państwo ukraińskie. Ja powiem tak, państwo ukraińskie jest strasznie bezczelne. A twarzą tej bezczelności jest Zełenski. No Zełenski był duszyszką i w tydzień Zełenski już nie jest duszyszką w TVP, nie wiecie. Znaczy nie włączałem TVP, ale w innych widzimy wypowiedzi tych wszystkich polityków, gdzie Zełenski był duszyczką, a duszyczką w tydzień już nie jest przed wyborami, tak? No to po wyborach będzie dalej. Zapamiętacie moje słowa, po wyborach znowu będzie darmożka. I mamy Wielką Brytanię, która no, będzie próbowała. No ja Brytyjczykom wszystkiego dobrego życzę, naprawdę. Niech się bogacą, niech żyją tam i tak dalej. No ale widzicie, to nie jest to do utrzymania, tak? Przecież Frankfurt nie odda bramki Londynowi, czy Paryż, czy tak dalej. To jest kpina, tak? To tak nie działa, szanowni państwo. To jest w ogóle kpina, tak? Jeżeli Wielka Brytania będzie chciała wejść do Unii Europejskiej z powrotem, to nie jest tak, jak wejście do NATO Finlandii, tak? Bo wejście do Finlandii do NATO nie wiąże się z jakimiś nie wiadomo jakimi prawami i tak dalej, i umowami. Po prostu wchodzą do NATO i mają tu umowy, że tam są statuty zapisane, tratytaty, nie ma u nich działań W i dlatego mogą sobie wejść, tak? No ale wejście do Unii Europejskiej to jest proces, to są umowy, to jest proces i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Wielka Brytania nie wejdzie i będzie tak ten, tak? Do takich mamy właśnie, o to chodzi, no, polityków, którzy w ten sposób gdzieś tam sobie działają, prawda? Wyrzynający nas totalnie. Więc moim zdaniem państwo polskie dochodzi do wielkiej degeneracji totalnej, degeneracji, depopulacji. No, ale nawet jak przyjadą te jakieś miliony ludzi, no to te miliony ludzi, no to co z tego, że oni przyjadą? No, ale oni sobie pojadą i tak, i tak jak Ukraińcy se przyjechali, a i tak se pojadą, prawda, tak? Więc może se popracują i tak dalej, ale sobie dalej pojadą. Polska jest tylko i wyłącznie, Polska może tylko i wyłącznie się rozkwitać, jeżeli pozwoli się Polakom prowadzić działalności gospodarcze, nie będzie się ich niszczyło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie, zamiast pompować bezsensownie puste nieruchomości, prawda, no to będzie się w biznes inwestowało, wysokie zarobki i tak dalej, prawda? No ale nie widzimy tego, szanowni państwo. Jeszcze moim zdaniem w ogóle, ja uważam, że taką perełką teraz w Europie będzie Hiszpania, a nawet może się odrodzą Włochy. Mimo tego, co tam się dzieje w tej lapie. Dlaczego? Gaz już nie będzie tani. Węgla zakazali. Elektrowni w Europie nie chcą budować, czyli w Polsce nie będzie. A o to chodzi, że w Hiszpanii no nie trzeba tego gazu, tak? A oni mają elektrownie atomowe, mają wiatraki i tak dalej, tak? A na przykład w Wielkiej Brytanii trzeba gaz, bo tam też jest zimno.
Mimo to, że mają elektrownię atomową, okej, mają, ale Wielka Brytania jest overpopulated. Tam za dużo ludzi po prostu mieszka, prawda? Żeby to było do utrzymania na wiatrakach, podejrzewam. A tych wiatraków i tak tyle nie ma przecież, tak? Bo tam jest 70 milionów ludzi, którym trzeba dać energię, a w Hiszpanii nie trzeba. Hiszpania se może żyć lajtowo. Lajtowo. I pokażę teraz Państwu, jaki jest tego wszystkiego obraz na takiej matematyce, prawda? Proszę zobaczyć. Ja to pokazywałem wczoraj, tak? Jeżeli, Szanowni Państwo, tu proszę zobaczyć. W Hiszpanii mamy coś takiego, że tego rodzaju, widzimy, tego rodzaju mansions, tego rodzaju posiadłości, są po 1 850 000 euro na przykład te, prawda? Coś takiego, tak? Czy to prawda, czy nie? Trzeba zawsze sprawdzić, ale o to chodzi, że tego rodzaju posiadłości, no, w Hiszpanii kosztują 1 850 000 euro, tak? 1000 metrów kwadratowych i tak dalej. 1 850 000 euro, proszę sobie wyobrazić. Coś takiego, tak? Coś takiego tyle kosztuje. 1 850 000. 1 850 000 razy 4, dam 4, to jest 8 milionów złotych, tak? 8 milionów złotych. 8 milionów złotych za coś takiego trzeba dać w Hiszpanii. 8 milionów złotych, tak? Jeżeli chodzi o Polskę, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Polskę, tutaj mamy na przykład innego rodzaju, tak? Proszę zobaczyć. Takie mansions są jeszcze droższe, prawda? Jedne są po 15 milionów, tam inne po jeszcze, w zależności od miejsca, prawda? No ale tamten widzimy, kosztuje 8 milionów złotych. No i teraz wejdźmy sobie, popatrzmy na przykład. Ile? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Kraków, tak? I zobaczmy, Szanowni Państwo, po ile są najdroższe nieruchomości w Polsce, tak? Jak widzimy, tamta gigantyczna posiadłość z tym basenem, z tymi dodatkowymi chyba domami też chyba na sprzedaż, nie wiem, tak? I proszę zobaczyć, jeżeli weźmiemy najdroższe nieruchomości, nie, ich tu nie będzie, najdroższe nieruchomości. Najdroższe nieruchomości, Szanowni Państwo, chwileczkę. Najdroższe nieruchomości. O, kiepsko. Najdroższe nieruchomości, weźmy, sortujemy od najstarszej, od najwyższej, od najniższej, najwyższej. Proszę bardzo. Weźmy najdroższe nieruchomości. W Krakowie. Zobaczymy, co można kupić w takim Krakowie za te przykładowe 8 milionów złotych, tak? No i mamy tutaj jakieś tego rodzaju, tu 20 milionów złotych, prawda? 17, widzimy 17, Kraków, kamienica, Stare Miasto. Czy są jakieś mansion? Czy do 5 kilometrów wezmę, prawda? Tylko pamiętajmy, że tutaj nie ma plaży, tego, tamtego, prawda? Do 5 kilometrów sobie klikniemy. Zobaczmy. Widzimy, popatrzmy, takie stare rudery, 550 metrów są widzimy? Widzimy? Po 12 milionów złotych. Coś takiego, tak? Proszę zobaczyć. W Hiszpanii to, co przed chwilą pokazałem, tak? To z tymi basenami, z tym wszystkim, z tymi palmami, tak? Jest za 8 milionów złotych, tak? A to w Krakowie jest za 12, czyli droższe. No to zobaczmy, co wiecie, i musimy zrozumieć, w jak bezsensownej sytuacji w danym momencie jest Polska. Proszę zobaczyć. No i tutaj mamy po 8, no i tutaj są, zaczynają się właśnie w tej cenie co tamte. Widzimy po 7. Po 8 milionów,
po 8 milionów, tak, 8 milionów. Nie wiem, kto to kupuje, prawda? Po 8 milionów. Są to pewnego rodzaju duże domy, tak. Tylko żeby ogrzać te domy, szanowni państwo, w Polsce w danym momencie, tak, 500 metrów przy 23-4 stopniach, no to jest koszt, podejrzewam, tego rodzaju domów, a to są tylko 440 metrów, nie 1000 metrów, tak? Czyli to jest 400 bez basenu, bez niczego, tak? Widzimy? Takie zwykłe domy w Polsce. Zwykłe domy w Polsce, po 7,5 miliona. Zwykłe domy, to znaczy zwykłe, no takie domy, wiecie, no 570 metrów, bez basenu, bez niczego, które ogrzanie kosztuje w zimę, nie wiem, 8 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Gazem. Gazem, tak? Proszę zobaczyć. I to wszystko się też już rozwala, prawda, i tak dalej, tak? Czyli pod Krakowem można kupić coś za 8 milionów? Tak, można kupić. No ale 4 razy mniejsze niż w tej przykładowej tutaj Hiszpanii. Oto. To jest za 8 milionów złotych? I szanowni państwo, to jest za 8 milionów złotych, tak? To jest za 8 milionów złotych? I to jest za 8 milionów złotych. Tylko że to jest 4 razy mniejsze, a to 4 razy większe, tak? Rozumiemy? Tylko, że tu masz basen i ciebie ogrzanie w zimę kosztuje minimalnie, a w Polsce musisz płacić, wiesz, 10 tysięcy miesięcznie. Czy tam 8, czy 7, żeby w ogóle tam to ogrzać, żeby ci nie zgniło. Tak? Musimy to zrozumieć, w jakim my w ogóle jesteśmy momencie, prawda? W danym momencie na zwykłe mieszkanie, szanowni państwo, w danym momencie na zwykłe mieszkanie Polak. Na zwykłe mieszkanie 100-metrowe Polak musi pracować. Ja ostatnio pokazywałem wyliczenia, nawet 20 razy więcej ciężej niż Hiszpanin. Niż Hiszpan. Tak? 20 razy więcej. Polska w danym momencie jest to kraj kompletnie nie do życia, tylko jakiś bezsens jakiś totalny, biorąc pod uwagę, co mamy jeszcze do wyboru. Bezsens. A na sam koniec, w życiu bym nie wrócił do kraju tak skorumpowanego jak Polska, bo to jest strasznie do kości skorumpowany kraj, który będzie jeszcze bardziej skorumpowany przez ukraińskich oligarchów. Bo to, co tam Morawiecki chodzi i krzyczy, i Duduś, i ten, to tylko jest chwilowe przed wyborami, żeby PiS miał, żeby im się podbiły te głosy, tak? Z powrotem będzie to samo, tak? Proszę to wszystko zrozumieć. Polska jest bardziej skorumpowanym krajem niż Włochy, a będzie jeszcze bardziej skorumpowanym, jak tu wiadomo oligarchowie, a PiS im na to pozwoli, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, oni tylko tak teraz klepią, bo to tylko się tydzień temu dopiero zaczęło, tak, przed wyborami. Jak ktoś myśli inaczej, no to jest bardzo naiwny, no nie wiem, po prostu musi być zmiana władzy, to wtedy może, prawda? Tak? Kraju, w którym, szanowni państwo, jak wrócisz, to cię do armii zaciągną, bo w Polsce przecież mamy takie same prawo faszystowskie jak na Ukrainie, że jakby coś się działo, to cię nie wypuszczą z Polski. Wiecie o tym, że Kaczyński coś takiego wprowadził, że cię nie wypuszczą z Polski, nie? Że nie będziesz mógł uciec przed tym, tylko cię wyślą na śmierć, tak jak robi to Zełenski, nie? Tak to wygląda, albo jak robi to Putin, tak? Tak to, szanowni państwo, wygląda. Kraj, w którym generalnie garstka młodych ludzi, bo w Polsce została garstka młodych ludzi, bo ja pamiętam, kiedy Polska nie miała garstki młodych ludzi, tylko dużo ludzi, było dużo ludzi do pracy i wszyscy pracowali, a teraz w Polsce jest garstka młodych ludzi, którzy są zmuszeni pracować na emerytury 50-latków, 55-latków i 60-latków, a sami będą musieli przejść na emeryturę w wieku 68 lat. Tak jak w Wielkiej Brytanii, tak? Bo jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii i wróci sobie do Polski, no to on z Wielkiej Brytanii dostanie emeryturę w wieku 60. Może, podkreślam, może dostanie emeryturę kiedyś w wieku 68 lat, jak nie 70. W ogóle może nie dostanie z Wielkiej Brytanii.
bo Wielka Brytania nie indeksuje i bardzo często nie wypłaca emerytur i obniża standardy do otrzymania emerytury poprzez podwyższanie minimum wymaganych lat wypracowanych do otrzymania emerytury. Więc się nie zdziwcie, jak w ogóle dostaniecie emeryturę z Wielkiej Brytanii kiedykolwiek, tak? No może w wieku 68 lat jakiś kawałeczek, tak? I przyjedziesz do Polski, gdzie będziesz harować na ludzi, którzy przychodzą na emeryturę w wieku 50 lat, a sam dostaniesz w wieku 70. Tak? Polska w danym momencie nie jest jakkolwiek miejscem do życia. Nie jest. Może być, jeżeli wprowadzą niskie podatki, możliwość prowadzenia działalności, bogacenia się i tak dalej, żeby mieć pieniądze, żeby żyć i tak dalej. Ale w danym momencie Polska nie jest ani dla biednego, bo jak się popytacie ludzi na płacy minimalnej, jak się im żyje, no to mówią, bieda jest. W Polsce wróciła bieda, do Polski wróciła bieda, tylko ona jeszcze nas uderzy dopiero. Do Polski wróciła skrajna bieda w danym momencie. No trzeba płacić emerytury 50-latkom, którzy nie idą do pracy i chcą żreć za darmo. Życzę miłego dnia. Zapraszam do klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału, do subskrybowania mojego kanału angielskojęzycznego, link podany w opisie, a przede wszystkim zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów, ze względu na to, że to może być znacznie ważniejsza informacja, aniżeli te, które usłyszeli Państwo właśnie w tej produkcji. Mogą uratować życie finansowe i ekonomiczne wielu ludzi informacje, które obejrzycie w tym filmie, który pojawił się na Państwa monitorach. Klikamy, oglądamy, pozdrawiamy. I już wkrótce do usłyszenia.